Szanowni Państwo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu, na konferencji prasowej zorganizowanej przez posła Nowoczesnej Mirosława Pampucha w województwie naszym warmińsko-mazurskim. Temat konferencji: przyjęcie programu polityki zdrowotnej, leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. W konferencji weźmie udział również poza panem posłem, radny miejski Nowoczesnej Rady Miasta Olsztyna, pan Tomasz Łażyński. Oddaję Państwu głos. Proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Tym razem tematem naszego spotkania będzie służba zdrowia. Wszyscy widzimy, że niespełniane są obietnice PiS-u dotyczące służby zdrowia, zmniejszenia kolejek, racjonalizacji wydatków. Minister Konstanty Radziwiłł nic z tym nie robi. Za to, co się udało rządom Prawa i Sprawiedliwości, a konkretnie ministrowi zdrowia Michałowi Konstantemu Radziwiłłowi. Otóż skutecznie pozbawił wiele par, które borykają się z niepłodnością, możliwości posiadania potomstwa. Bowiem 31 czerwca 2016 roku został zlikwidowany rządowy program leczenia niepłodności metodą in vitro. To spowodowało, że wiele par również z miasta Olsztyna nie może być szczęśliwymi rodzicami, nie może cieszyć się ciepłem ogniska rodzinnego, cieszyć się z własnego potomstwa. Tam, gdzie państwo abdykowało, mieszkańcom musi pomóc samorząd terytorialny. Stąd też inicjatywa Nowoczesnej, która już miała swoją odsłonę w wielu miastach Polski. Dzisiaj inicjujemy ją w mieście Olsztynie, związana z projektem uchwały Rady Miasta, która ma wspomóc pary mieszkające w Olsztynie właśnie w możliwości leczenia niepłodności metodą in vitro, a w konsekwencji posiadania własnego potomstwa. Ja miałem przyjemność rozmawiać już w tej sprawie z panem prezydentem miasta Olsztyna, z panem Piotrem Grzymowiczem. Pan prezydent, a jako osoba czuła na sprawy społeczne w naszym mieście i wrażliwa, wyraził wstępną akceptację dotyczącą pomysłu właśnie finansowania in vitro ze środków samorządu miasta Olsztyna. Ale teraz może oddam głos panu radnemu. Szanowni Państwo, mamy przygotowany projekt uchwały. Oczywiście będziemy rozmawiali, pan poseł będzie rozmawiał z panem prezydentem o szczegółach, bo wiadomo, program jest oparty na określonych środkach. Będziemy występowali do wszystkich klubów, jakie są w Radzie Miasta, do klubu Platformy, do niezależnego klubu pana Małkowskiego, do klubu również Prawa i Sprawiedliwości z propozycją złożenia swoich podpisów pod wnioskiem o przyjęcie tej uchwały w celu wspomożenia tej części par, które w tej chwili zostały pozbawione możliwości jednak posiadania dziecka. Mamy nadzieję, że decyzją samorządu, czy oczywiście dzięki temu, że pan prezydent będzie miał możliwość znalezienia środków w budżecie, będziemy mogli wspomóc pary, które niestety stoją przed koniecznością sięgnięcia do możliwości in vitro, żeby mogły posiadać dzieci. Jeżeli sądzimy, że Rada Miasta będzie chciała uczestniczyć aktywnie w tym programie, jeżeli mam taką wielką nadzieję. Również będziemy liczyli na wsparcie społeczeństwa, wsparcie mieszkańców. Będziemy zbierać podpisy, jeżeli to będzie konieczne, podpisy pod naszą propozycją po to, żeby pokazać, że taka potrzeba w mieście Olsztynie istnieje. Precyzując, na początku zwrócimy się do tych klubów Rady Miasta, które już funkcjonują, w sytuacji, kiedy nie uzyskamy takiego poparcia, wyjdziemy na ulicę miasta Olsztyna, będziemy zbierać podpisy i z całą pewnością Nowoczesna wniesie ten projekt
uchwały Rady Miasta, ale wtedy już jako projekt obywatelski z podpisami naszych mieszkańców. Słuchamy pytań. To kiedy Państwo zaczynacie tę akcję całą? Zaczęliśmy właśnie w tej chwili, panie redaktorze, natomiast, bo niekoniecznie muszą być zebrane podpisy, również radni Rady Miasta i na to liczymy, przyłączą się do inicjatywy Nowoczesnej i poprą ten projekt uchwały, który przygotowaliśmy. Kiedy mniej więcej planujecie złożyć taki projekt uchwały do Biura Rady Miasta? Ja już w najbliższym czasie, od dnia dzisiejszego, będę namawiał wszystkie kluby na wszystkich radnych, bo to nie tylko są kwestie klubowe. Domyślam się, że również sami radni będą z własnej inicjatywy chociażby chcieli ten projekt wesprzeć i będą równolegle prowadzone rozmowy z panem prezydentem w celu określenia możliwości budżetowych miasta Olsztyna. Będziemy chcieli to zrobić jak najszybciej. Czyli... Przepraszam. Nie, proszę bardzo. No, bo kwestia... Mam rozumieć, że na razie macie Państwo taką wstępną zgodę prezydenta Grzymowicza, natomiast jeśli chodzi o radnych z pozostałych klubów, to rozmawialiście już z nimi tak sondażowo, czy zupełnie nie? Właśnie dzisiejszą konferencję rozpoczynamy proces pozyskiwania różnych środowisk właśnie w celu poparcia tej inicjatywy dotyczącej faktycznego wdrożenia projektu uchwały związanych właśnie z możliwością dofinansowywania zabiegów in vitro dla par mieszkających w Olsztynie. O jakich środkach? Generalnie jedna procedura in vitro to koszt 7,5 tysiąca złotych. Około, bo to różne są wyliczenia. Natomiast samorządy, te, które już wdrożyły, bo zwracam uwagę, że już kilkanaście samorządów z terenu Polski tego typu inicjatywę wdrożyło, generalnie dofinansowują jeden cykl zabiegów kwotą 5000 zł. W zależności od tego, ile będzie par chętnych do zgłoszenia się, wtedy to będzie określona kwota. Sądzimy, że w pierwszym roku to będzie kilkaset tysięcy czy 100 tysięcy złotych. Takie wstępne szacunkowe koszty, ale po to jest Rada Miasta Olsztyna, żeby oczywiście przyjmując program i decydując się co do zasady na realizację tego programu, również określiła potrzeby, jak i określiła możliwości finansowe samorządu miasta Olsztyna związane właśnie z pomocą tym parom mieszkającym w Olsztynie, których nie stać na to, by w całości samodzielnie pokryć koszty tego zabiegu, a bardzo są zdeterminowane, by mieć potomstwo. Czy pan poseł kilka samorządów mógłby podać, które zdecydowały się na takie wsparcie tego programu? Częstochowa, Łódź, Bydgoszcz, Gdańsk, a ostatnio bodajże Polkowice. I Wrocław. Wrocław. 100 tysięcy, podzielić na 5 tysięcy, czyli stosunkowo 100 par? Też w roku. Po 5 tysięcy, to tak, teraz żeby było 500 tysięcy, natomiast 20. 20. Proszę Państwa, chodzi o to, że jeżeli chodzi o warstwę merytoryczną tego programu związanego z dofinansowaniem, to my tutaj nie wyważamy otwartych drzwi. Ten program funkcjonował jako program już rządowy i wiele par, ten program w zasadzie funkcjonował od 2013 roku, także w 2013 było kilka, chyba 2,5 tysiąca, później 5 tysięcy par, 7,5 tysiąca par w ostatnim rozdaniu, a więc proszę zwrócić uwagę, że tego typu potrzeby są bardzo znaczące i mówimy tutaj o dofinansowaniu, tak? A więc dofinansowaniu tego ze środków samorządu. No niestety, tam gdzie państwo polskie abdykuje, nie realizując potrzeb własnych mieszkańców, to państwo powinien zastąpić samorząd terytorialny. I tak się dzieje obecnie w naszym kraju. A jeżeli radni odmówią, podpisy zostaną zebrane, ale też nic nie da, to coś macie w zanadrzu jeszcze jakieś? To znaczy, wiecie Państwo, co to znaczy radni odmówią? Radni mogą podpisać się pod tym projektem, czyli projekt zostanie wniesiony. No, radni mogą oczywiście nie uchwalić takiego projektu. No to myślę, że wtedy to będzie oceną później mieszkańców miasta Olsztyna w kolejnych wyborach samorządowych.
Szanowny Panie, Panie Redaktorze, ja myślę, że radni, którzy wiedzą, że in vitro jest metodą, mówi się o metodzie, że to jest ostatnia szansa dla rodzin, które nie mogą mieć dzieci, że większość radnych będzie chciała wspierać ten projekt, który no, daje tą szansę w ramach naszych środków, jakie będą możliwe w budżecie. Ja patrzę na to z optymizmem, bo wydaje mi się, że radni są realistami i że wiedzą, że skoro taki program istniał i został teraz decyzją rządową zatrzymany, próbujmy pomóc w miarę naszych możliwości samorządowych lokalnych. Zwróćcie Państwo uwagę, że my nie narzucamy nikomu konieczności stosowania metody in vitro. My tylko i wyłącznie chcemy, żeby w naszym państwie każdy z obywateli, w tym przypadku każda z par, miała realną możliwość wyboru i realną możliwość realizacji tych zamierzeń życiowych, które są przed nimi. Słuchamy? I te rozmowy z radnymi kiedy się zaczną? Czy one już się rozpoczęły? Rozmowy się zaczną, tak jak powiedziałem, dzień dzisiejszy, w którym została nasza propozycja przedstawiona, jest dniem początkowym. Od tego czasu będę starał się przekonywać kluby i poszczególnych radnych co do wsparcia złożenia podpisu pod tym projektem. Oczywiście rozpoczęliśmy rozmowę od rozmów z prezydentem miasta Olsztyna, bo prezydent jest właśnie tym organem wykonawczym, który jest twórcą budżetu, a więc w sytuacji, kiedy nie byłoby przychylności i zainteresowania, nie przesądzając o określonych kwotach na przyszły rok ze strony pana prezydenta, nie wychodzilibyśmy z tą inicjatywą, zdając sobie sprawę, że wtedy ta inicjatywa nie ma jakiegokolwiek możliwości realizacji. Ale w związku z tym, że pan prezydent wyraził wstępne zainteresowanie wprowadzeniem również możliwości skorzystania przez mieszkańców Olsztyna z dofinansowania procedury in vitro, stąd też kolejnym etapem jest formalne wniesienie uchwały pod obrady Rady Miasta. Ale żeby mieć taką pewność, że jednak ta uchwała będzie również przyjęta z życzliwością przez poszczególnych radnych miasta, stąd też zapraszamy do tej inicjatywy wszystkie środowiska, wszystkie kluby Rady Miasta Olsztyna, bo wtedy rzeczywiście będzie miało to swój pozytywne zakończenie. Zmierzam do tego, czy jest szansa, żeby jeszcze w tym roku na nową sesję trafiła tam? To niekoniecznie, to nie będziemy łapać się pcheł, tak? Niekoniecznie tutaj musi to być na grudniowej, tak. To ważne jest, żebyśmy stworzyli realną perspektywę, realną możliwość tym parom, które tego potrzebują w mieście Olsztynia, skorzystania z tej metody, a nie licytowali się na szybkość, nie licytowali się na to, kto to rozpoczął, jak to rozpoczął. Stąd też chcemy, żeby to była taka inicjatywa, pomimo że Nowoczesna z tym wychodzi już od czerwca w wielu miastach Polski. Chcemy, żeby tutaj na terenie miasta Olsztyna był taki konsensus ponad wszelkimi podziałami, kierujący się interesem naszych mieszkańców.